Trzej prezydenci Rzeczypospolitej i premier Brandenburgii wzięli udział w otwarciu odcinka autostrady A2 Nowy Tomyśl-Świecko. 1 grudnia 2011 roku ponad 106 km nowoczesnej autostrady betonowej połączyło Polskę z siecią autostrad niemieckich. Autostrada A2 na odcinku Nowy Tomyśl-Świecko ma najnowocześniejszą nawierzchnię w Polsce, w dodatku nawierzchnię betonową. Zastosowano tam technologię wash-beton, która polega na wymywaniu zaprawy z powierzchniowej warstwy drogi i odsłonięciu kruszywa. Z doświadczeń niemieckich wynika, że powstałe w ten sposób nawierzchnie betonowe z eksponowanym kruszywem są bezpieczniejsze i cichsze od nawierzchni bitumicznych. Ze względu na duże natężenie ruchu, na wybór rodzaju nawierzchni nowego odcinka miała wpływ trwałość autostrady betonowej, szacowana na co najmniej 30 lat. Trwałość nawierzchni betonowych jest przeciętnie od 2,5 do 3,5 razy większa niż asfaltowych. Wiążą się z tym niższe koszty eksploatacji. Nawierzchnie betonowe dają także większe bezpieczeństwo użytkowania. Są jasne i dobrze widoczne, co jest szczególnie ważne w złych warunkach atmosferycznych. Bardzo ważną zaletą jest ich duża przyczepność. Niemieckie badania wykazały, że wskaźnik wypadkowości na autostradach betonowych jest o około 32% niższy niż na nawierzchniach asfaltowych. Pozwolenie na budowę pierwszej części odcinka Nowy Tomyśl-Świecko inwestor otrzymał w maju 2009 roku. Zgodnie z umową cała inwestycja miała być zakończona na 3 tygodnie przed rozpoczęciem Euro 2012. Tymczasem kierowcy pojechali nową autostradą pół roku wcześniej, 1 grudnia 2011 roku. Do 21 maja przejazd A2 na tym odcinku będzie bezpłatny. Oddany odcinek autostrady jest pierwszym i najważniejszym zrealizowanym w Polsce w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Inwestycja kosztowała prawie 6 miliardów złotych, z czego 25% przeznaczono na ochronę środowiska naturalnego. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Europejski Bank Inwestycyjny i konsorcjum 11 banków. 30 listopada na węźle Trzciel odbyło się uroczyste otwarcie odcinka Nowy Tomyśl-Świecko. O tym, jak ważny był to moment nie tylko dla Polski, może świadczyć fakt, że w uroczystości wzięli udział trzej prezydenci Rzeczypospolitej – Bronisław Komorowski, Aleksander Kwaśniewski i Lech Wałęsa, premier Brandenburgii Matthias Placek i Rainer Bomba, sekretarz stanu Federalnego Ministerstwa Transportu. Zdaniem prezydenta Bronisława Komorowskiego wszyscy Polacy powinni odczuwać dumę i zadowolenie z oddawanej inwestycji. Przekraczamy w ten sposób bariery kompleksów i niemożności, które ciążyły nam przez tyle lat, mówił prezydent. Dr Jan Kulczyk, przewodniczący Rady Nadzorczej Autostrady Wielkopolskiej, zwrócił uwagę, że o ile 1 maja 2004 roku Polska weszła do Europy, to 1 grudnia 2011 roku wjechała do Europy. Gościem uroczystości był także Leonard Palka, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu. To jest milowy krok, jeżeli chodzi o rozwój dróg w Polsce. A szczególnie dla nas, dla Stowarzyszenia Producentów Cementu, jest to bardzo znaczące, ponieważ jest to bardzo długi odcinek autostrady o nawierzchni betonowej. I tu muszę powiedzieć, że mamy jako przemysł cementowy, a szczególnie jako stowarzyszenie, osobistą satysfakcję, ponieważ od kilkunastu lat poprzez systematyczną, organiczną pracę staraliśmy się przekonywać decydentów o wyższości nawierzchni betonowych nad nawierzchniami asfaltowymi. Wyższości nie chodzi tutaj o to, że zużywa się przy tym więcej cementu, bo przy normalnych autostradach, nawet o nawierzchni asfaltowej, cement jest również niezbędny, beton jest również niezbędny na całą infrastrukturę wokół dróg. Ale chodzi o to, że przekonaliśmy tych, którzy decydują o tym, że to jest tańsze w dłuższej perspektywie czasu. Polska jest biednym krajem, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby remontować drogi w kilka lat zaraz po ich oddaniu do użytku. Betonowa nawierzchnia gwarantuje, że nie dotknie się tego przez najbliższe 20-30 lat. W kulminacyjnym momencie uroczystości prezydent Komorowski poprzez wciśnięcie ostatniego z kilkunastu przycisków dokonał symbolicznego otwarcia autostrady.
Otwarciu towarzyszyła premiera utworu Jana A.P. Kaczmarka zatytułowanego Fanfary dla A2.